Dzień dobry. Dzisiaj będziemy kontynuować czytanie książki Tomasa M. Adamsa: Amplifier Circuits Basic Electronic Series. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, jest to książka amerykańskiego autora, który opisał działanie lamp i wzmacniacze. Prawa autorskie do tej książki należą do Howard W. Sams and Corporation, Indianapolis. Ja zrobiłem tłumaczenie na zasadzie użytku dozwolonego w celach naukowych. Kontynuując zatem tę książkę, omówimy sobie dzisiaj wzmacniacz przeciwsobny, wykorzystujący polaryzację upływową siatki. Rycina 4-3 i 4-4 przedstawiają dwa kolejne półcykle działania wzmacniacza typu przeciwstawnego dla częstotliwości audio. W obwodzie wejściowym zastosowano transformator, który dostarcza napięcie sterujące do obu lamp. Te napięcia sterujące muszą mieć równą amplitudę, ale przesunięte są w fazie o 180 stopni. Istnieje kilka metod spełniania tych dwóch warunków. Transformator wejściowy jest jednym z nich. Obwód, który widzicie na rysunku, składa się z następujących elementów. R1 jest to rezystor polaryzujący upływowej siatki obu lamp. T1 kondensator polaryzujący upływowy siatki obu lamp. T1 transformator wejściowy. T2 transformator wyjściowy. V1 pierwsza trioda wzmacniacza mocy. V2 druga trioda wzmacniacza mocy. No i M1 wspólne zasilanie obu lamp. W tym obwodzie pracuje 7 różnych prądów elektronowych. Pierwszy z nich to prąd sygnału wejściowego, płynący w uzwojeniu pierwotnym transformatora T1, zaznaczony na niebiesko. Prąd sterujący siatkami, płynący po stronie wtórnej transformatora T1, jest to ciągła zielona. Na linia. Prąd upływowy siatki dla V1 to kropkowana zielona linia. Kolejny to prąd upływowy siatki dla V2, również w kolorze zielonym, przerywana linia. Prąd anody to kolejny i dla V1 mamy zaznaczony na czerwono, dla V2 mamy również zaznaczony ten prąd na czerwono. No i prąd wyjściowy płynący w uzwojeniu wtórnym transformatora T2 na niebiesko. Opiszmy sobie działanie tego obwodu. Jak wskazano na rycinie 4.3 3 i 4-4, uzwojenie wtórne transformatora T1 ma więcej zwojów niż uzwojenie pierwotne. Oznacza to, że transformator jest typem transformatora podwyższającego napięcie i obniżającego prąd. Transformator ten jest zasilany prądem sygnału wejściowego, pokazanego na niebiesko na rycinie 4 -3. Pokazano tu, że prąd wejściowy płynie w dół przez uzwojenie pierwotne. Działanie dowolnego transformatora lub cewki indukcyjnej polega na przeciwdziałaniu wszelkim zmianom całkowitego prądu płynącego w dwóch uzwojeniach. Zatem, jeśli weźmiemy pod uwagę tę część pierwszego półokresu, w której prąd sygnału wejściowego narasta w miarę przepływu w dół przez uzwojenie pierwotne T1, możemy natychmiast wyobrazić sobie inny prąd, którego przepływ jest wywołany w górę w uzwojeniu wtórnym. Ten ostatni również rośnie, tak że całkowity prąd płynący w dwóch uzwojeniach, suma algebraiczna obu prądów, będzie znacznie mniejszy niż gdyby prąd wtórny nie płynął. Ten indukowany prąd, pokazany na rysunku 4 3 kolorem zielonym, płynie w górę uzwojenia wtórnego. Tym prądem wtórnym związana jest steczna siła elektromotoryczna lub przeciwsem. Jej polaryzacja podczas tej części pierwszego półcyklu jest oznaczana znakiem plus na górze i znakiem minus na dole uzwojenia wtórnego. Łatwo jest powiązać tę polaryzację z przepływem prądu wtórnego w górę, ponieważ elektrony zawsze będą płynąć w kierunku napięcia dodatniego, od ujemnego. Dodatnia polaryzacja występuje również w siatce sterującej V1 podczas pierwszej połowy cyklu. To dodatnie napięcie siatki uwalnia dużą część prądu anody przez V1. Pełna ścieżka prądu anody, zaznaczona na czerwono, biegnie od katody do anody w dół przez górną połowę transformatora wyjściowego T2 do jego środkowego odczepu, następnie przez wspólny zasilacz M1 do masy i z powrotem do katody. Ponieważ siatka sterująca lampy V2 jest podłączona do dolnego końca uzwojenia wtórnego transmotora wejściowego T1, napięcie siatkowe będzie zawsze przesunięte w fazie o 180 stopni w stosunku do napięcia przyłożonego do siatki V1. Stan ten jest oznaczony na rycinie 4 3 znakiem minus na dole uzwojenia wtórnego. Ujemne napięcie na siatce V2 drastycznie ogranicza przepływ prądu anody V2 podczas tego półcyklu. Pełna ścieżka prądu anodowego dla V2. Biegnie od katody do anody w lampie, w górę przez dolną połowę uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego T2, następnie przez wspólny zasilacz do masy i z powrotem do katody V2. Kondensator C1 i rezystor R1 służą jako wspólna kombinacja polaryzacji prądu upływu dla siatek dla obu lamp. Elektrony upływu, które uderzają w siatkę którejkolwiek z lamp, muszą spłynąć z powrotem do masy przez odpowiednią połowę uzwojenia wtórnego transmotora T1, a następnie przez rezystor R1. Jeśli R1 ma wystarczająco wysoką rezystancję, wszystkie elektrony upływu siatek z obu lamp zgromadzą się na lewej okładzinie kondensatora C1 i wytworzy się ujemne napięcie, które zostanie równomiernie przyłożone do siatki sterującej każdej lampy. To ujemne napięcie, zwane napięciem polaryzacji upływu siatki, charakteryzuje się przerywanym. Wprowadzaniem nowych elektronów z każdej lampy w każdym cyklu oraz ciągłym drenażem elektronów z kondensatora przez rezystor R1 i z powrotem do masy. Obwód skonstruowany w ten sposób z transformatorem części wejściowej będzie normalnie pracował w klasie A, co oznacza, że każda lampa przewodzi pewien prąd anody podczas całego cyklu częstotliwości audio. Zatem na rysunku 4 kreska 3, gdy V1 silnie przewodzi, V2 będzie przewodzić słabo. Podczas drugiej połowy cyklu V2 będzie miało bardziej dodatnie napięcie siatkowe i będzie silnie przewodziło. Podczas gdy lampa V1 będzie miała ujemne napięcie siatkowe i w konsekwencji przewodzi jedynie niewielką ilość prądu anodowego. Prąd anody w każdej lampie jest pulsującym prądem stałym, a pulsacja w każdej lampie spowoduje pracę transformatora pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym T2. Te dwa oddzielne działania transformatora będą na szczęście w odpowiedniej fazie, aby sobie wzajemnie pomagać lub się wzmacniać. W rezultacie w obwodzie wyjściowym będzie płynął bardzo duży prąd wtórny, zaznaczony na niebiesko. Ten prąd wyjściowy jest jest mocno wzmocnioną wersją małego prądu sygnału wejściowego, również pokazanego na niebiesko, który płynie w górę i w dół w uzwojeniu pierwotnym t1. Zauważmy, że transformator t1 ma więcej zwojów w uzwojeniu wtórnym niż pierwotnym. Dlatego zwiększa napięcie i zmniejsza prąd przed przyłożeniem go do dwóch siatek sterujących, ponieważ lampy próżniowe są urządzeniami sterowanymi napięciem. Z kolei transformator T2 ma więcej zwojów drutów w uzwojeniu pierwotnym niż w uzwojeniu wtórnym, będzie więc działać jako transformator podwyższający prąd i obniżający napięcie. Jest to korzystne z tego powodu. Że przetwornik, czyli głośnik, do którego podłączone jest uzwojenie wtórne transformatora wyjściowego, będzie zwykle urządzeniem zasilanym prądem. Zatem dostępna głośność dźwięku będzie zależała bezpośrednio od siły lub amplitudy pulsacji prądu przebywającego przez cewkę głośnika. Prąd głośnika i prąd płynący przez uzwojenie wtórne transformatora T2 są oczywiście takie same. Praca transformatora. Rozważmy działanie transformatora w wyniku działania dwóch prądów anodowych na rysunku 4-3. Podczas pierwszego półcyklu prąd anody zaczyna się od wartości minimalnej i stale wzrasta, aż na końcu osiągnie wartość maksymalną. Ponieważ prąd ten przepływa w dół przez górną połowę uzwojenia pierwotnego T2 ze wzrastającą prędkością, inny prąd będzie indukowany do przepływu w górę uzwojenia wtórnego również ze wzrastającą prędkością. Ponieważ naturalną tendencją każdego transformatora jest przeciwstawianie się jakiejkolwiek zmianie całkowitego prądu przepływającego przez uzwojenia. Z tymi dwoma prądami związane są odpowiednie polaryzacje napięć, których znaki są kazane na końcach uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Zrost prąd do anody jest zwykle związany ze zmniejszeniem napięcia anody ze względu na większą liczbę elektronów w obszarze anody. Takie jest znaczenie znaku minus na górze uzwojenia pierwotnego na rycinie 4-3. Z definicji wsteczna SEM, czyli siła elektromotoryczna, zawsze ma biegunowość przeciwstawną do przyłożonej SEM lub napięcia. W rezultacie na rysunku 4-3 wynikowa wsteczna SEM w uzwojeniu wtórnym T2 będzie miała dodatnią polaryzację u góry. Możliwość jest powiązanie obu polaryzacji napięcia ze wskazanymi kierunkami przepływu prądu. Więcej elektronów odpływa od znaku minus w uzwojeniu pierwotnym, a więcej elektronów przepływa w kierunku znaku plus w uzwojeniu wtórnym. Podczas tego samego pierwszego półcyklu na rysunku 4-3 prąd płynący przez V2 zaczyna się od wartości maksymalnej i zmniejsza się do minimum pod koniec półcyklu. Tym spadkiem prądu anody wiąże się konwencjonalny wzrost napięcia anody. To ostatnie może być symbolizowane przez znak plus na dole uzwojenia Uzwojenia pierwotnego, który oznacza również polaryzację przyłożonej SEM w dolnej połowie uzwojenia pierwotnego. Wyindukowana zwrotna SEM. Na uzwojeniu wtórnym będzie miała ujemną polaryzację na dole uzwojenia, jak wskazuje znak minus. Z tą polaryzacją będzie związany przepływ prądu elektronowego od obszaru ujemnego i w górę przez uzwojenie. W związku z tym podczas pierwszego półcyklu dwie różne składowe prądu uzwojenia wtórnego przepływają ze sobą w fazie wywołane przez dwa strumienie prądu anodowego, tworząc w ten sposób bardzo duży prąd do wysterowania głośnika. Podczas drugiej połowy cyklu na rysunku 4-4 większość poprzednich warunków ulega odwróceniu. Kierunek prądu sygnałowego w uzwojeniu pierwotnym transformatora wyjściowego T1 jest skierowany w górę, a wynikająca z tego wsteczna SEM w uzwojeniu wtórnym jest dodatnia w dolnej części. Powoduje to stały wzrost prądu anody w lampie V2, co skutkuje obniżeniem napięcia anody i pojawieniem się znaku ujemnego polaryzacji przyłożonej SEM na T2. Powstała wsteczna SEM w uzwojeniu wtórnym będzie miała dodatnią polaryzację na dole, oznaczoną znakiem plus, a podczas tej połowy cyklu prąd elektronowy będzie oczywiście płynął w dół uzwojenia wtórnego zwrastającą wartością. W miarę jak siatka sterująca lampy V1 staje się coraz bardziej ujemna podczas drugiego półcyklu, prąd anody płynący przez V1 maleje. Powoduje to wzrost napięcia na anodzie. To wskazuje znak plus na górze uzwojenia pierwotnego T2. Działanie transformacji na T2 daje wsteczną SEM o po ujemnej polaryzacji na górze uzwojenia wtórnego, jak wskazuje znak minus. Dlatego prąd elektronowy przepływa w dół przez uzwojenie wtórne. Zatem dwa działania transformacji wynikające z dwóch prądów anodowych będą sterować prądami w uzwojeniu wtórnym, które są w fazie podczas każdego półcyklu pracy. Cecha ta jest oczywiście szczególną atrakcyjnością obwodu przeciwstopnego. Prąd anodowy i upływowy siatki. Dla nowicjusza w elektronice zostanie teraz pokrótce omówiony pełen przebieg prądów upływowych na anodzie i na siatce. Elektrony, które opuściły katodę i dotarły do anody lampy V1 będą przepływać tylko przez górną połowę uzwojenia pierwotnego transformatora T2. Zanim zostaną wciągnięte do dodatniego zacisku zasilacza M1 i dostarczone przez zasilacz do masy i z powrotem do katody, to oczywiście wysokie dodatnie napięcie źródła zasilania powoduje wystąpienie całej tej sekwencji. Ponieważ napięcie to zapewnia dodatnie napięcie anody, które przyciąga elektrony przez lampę. Z podobnego rozumowania ścieżka prądu anodowego dla lampy V2 biegnie od katody do anody w górę tylko przez dolną połowę uzwojenia pierwotnego transformatora T2 do zacisku zasilacza, przez zasilacz do masy i z powrotem do katody. Elektrony upływowe siatki będą wypływać z lamp przez siatki sterujące, gdy napięcie siatki sterującej będzie bardziej dodatnie niż napięcie katody. W lampie V1 nastąpi to w pobliżu połowy pierwszego półcyklu, a w lampie V2 w pobliżu połowy drugiego półcyklu. Elektrony upływowe siatki z obu lamp muszą płynąć z powrotem do odpowiednich katod przez połowę uzwojenia wtórnego T1 i przez rezystor R1. Przed wejściem do R1 elektrony będą gromadzić na górnej okładzinie kondensatora C1 i tworzyć rezerwuar ujemnego napięcia, znanego jako opływowe napięcie polaryzacji siatki. Napięcie to powoduje polaryzację siatek sterujących obu lamp dla tej samej wartości ujemnej. Rysunek 4 5 przedstawia w formie graficznej zależność czasową pomiędzy napięciami na dwóch siatkach sterujących, prądami dwóch anot i prądem wyjściowym płynącym z uzwojenia wtórnego transformatora T2. wzmacniacz przeciwsobny z automatyczną polaryzacją katodową. Inny, powszechny typ wzmacniacza mocy typu przeciwsobnego pokazano na rysunkach 4-6 i 4-7. Zauważmy, że tutaj dwa sygnały, każdy przesunięty w fazie o 180 stopni, sterują siatki lamp wzmacniacza przeciwsobnego. Sposób uzyskania tych dwóch sygnałów przesuniętych w fazie o 180 stopni będzie tematem następnego filmu z tej serii. Na razie załóżmy, że do dwóch wejść podawane są dwa sygnały o przeciwnej polaryzacji. Elementy obwodu to... R1 Rezystor sterujący i powrotnej siatki, czyli zamykający obwód dla lampy V1. R2 Rezystor sterujący i powrotny siatki lampy 2. R3 Rezystor polaryzacji katodowej dla obu lamp. C1 Kondensator sprzęgający siatki lampy V1. C2 Kondensator sprzęgający siatki lampy V2. C3 Kondensator filtra katodowego te jeden transformator wyjściowy. V1 i V2 to są triody wzmacniacza mocy. M1 to jest wspólne zasilanie. Oczywiście możemy w tym obwodzie wyróżnić pięć prądów, które należy zidentyfikować i przeanalizować, aby zrozumieć działanie tego obwodu. Prądy i kolory, które opisują te prądy na rysunkach 4-6 i 4-7 to: Pierwszy z nich to prąd sterujący dla lampy V1 oznaczony zieloną ciągłą linią. Drugi z nich prąd sterujący lampy V2 zielona kropkowana linia. Trzeci prąd to prąd anodowy dla lampy V1 ciągła czerwona kreska. Czwarty prąd anodowy dla V2 czerwona kropkowana linia. I piąty prąd wyjściowy do głośnika pomalowany na niebiesko. Omówmy sobie pracę obwodu. Podczas pierwszego półcyklu na rysunku 4-6 elektrony są przyciągane w górę przez R1 do prawej okładziny C1, jak pokazano kolorem zielonym. Ten przepływ elektronów wskazuje, że polaryzacja napięcia sygnału przyłożonego do lewej okładziny C1, Staje się coraz bardziej dodatnia. W tym samym czasie elektrony pokazane na zielono przepływają w górę przez R2, co wskazuje, że napięcie sygnału przyłożone do lewej okładziny C2 staje się mniej dodatnie, czyli bardziej ujemne. Polaryzacja napięć sterujących siatką wynikającą z przepływu elektronów przez R1 i R2 jest oznaczona zielonym znakiem plus na siatce V1 i zielonym znakiem minus na siatce V2. Podczas drugiego półcyklu na rysunku 4-7 warunki ulegają odwróceniu. Tądy sterujące siatką zostają odwrócone, a siatka V1 jest sterowana ujemnie, a siatka V2 jest dodatnia. Zatem warunki są zasadniczo takie same jak na rysunku 4 3 i 4 4 Oznacza to, że gdy siatka jednej lampy jest wysterowana dodatnio, druga jest wysterowana ujemnie. Działanie obu przeciwstawnych lamp jest praktycznie identyczne jak w omawianym wcześniej wzmacniaczu przeciwsobnym z wejściem transformatorowym. Prąd anody dla każdej lampy przeciwsobnej musi wypływać z masy i przez rezystor polaryzujący katodę R3, tak aby oba prądy anody miały udział w całkowitym napięciu polaryzacyjnym postającym na R3. Ścieżka prądu anodowego w lampie V1 obejmuje trasę przez R3, następnie w górę przez lampę od katody do anody i w dół przez górną połowę uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego. Prąd wypływa z transformatora ze środka u góry i jest pobierany na dodatni zacisk zasilacza w celu dostarczenia go z powrotem do wspólnej masy. Przez górną część uzwojenia pierwotnego transformatora prąd anody V1 będzie płynął impulsowo, osiągając maksimum w pół w okresie pokazanym na rysunku 4,6 i minimum Półcyklu na rysunku 4-7. Przepływ pulsującego prądu stałego przez uzwojenie pierwotne transformatora powoduje wytworzenie prądu przemiennego, pokazanego na niebiesko, w uzwojeniu wtórnym. Działanie to jest identyczne z działaniem transformatora omawianego wcześniej, wzmacniacza przeciwstopnego. Ilekroć prąd anody w lampie V1 wzrasta, czyli na rysunku 4-6, prąd wtórny, ten niebieski, będzie płynął w górę. Z tego samego powodu będzie płynął w dół, gdy prąd anody będzie się zmniejszał, jak pokazano na drugiej połowie cyklu na rysunku 4 kreska 7 Prąd anody dla dolnej przeciwstawnej lampy V2 jest rysowany czerwoną kropkowaną linią. Pochodzi z katody, przepływa do anody i w górę przez dolną połowę uzwojenia pierwotnego, a następnie przechodzi przez zasilacz do masy. Z masy prąd płynie w górę przez rezystor R3. Na tym kończy się jego podróż z powrotem do katody. Prąd V2, który jest również pulsującym prądem stałym, jest przesunięty w fazie o 180 stopni w stosunku do pulsacji pochodzących od górnej lampy. Zatem odstałe działanie transformatora. Między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym będzie sterować dodatkowy prąd wtórny w transformatorze, którego dwie składowe będą ze sobą w fazie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego obwodu wzmacniacza typu przeciwsobnego, prąd wtórny będzie dwa razy większy niż w przypadku działania pojedynczej lampy. Ponieważ uzwojenie wtórne ma mniej zwojów drutu niż połowa pierwotna, prąd wtórny jest większy. To działanie zwiększające jest pożądane, ponieważ prąd wtórny zwykle steruje pewien typ przetwornika, taki jak na przykład głośnik, który wymaga wysokiego prądu, ale niskiego napięcia. Filtracja katodowa. Kondensator filtrujący C3 wykonuje równocześnie dwie czynności filtrujące. Gdyby można było na nie spojrzeć z osobna, każdy z nich wyglądałby tak, jak pokazano na rysunkach 4-6 i 4-7. Na przykład gdy nadmiar elektronów przepływa na górną okładzinę C3 na rysunku 4 ponieważ lampa V2 ich nie przyjmuje, Równa ich liczba spłynie z dolnej okładziny. Obie składowe prądu filtra odwrócą swój kierunek, gdy V2 będzie mocno przewodziła. Czyli sytuacja na rysunku 4,7. Pokazano także prąd filtrujący związany z wahaniami prądu anodowego w górnej lampie V1. Przez cały czas płynie on przesunięty w fazie o 180 stopni z prądem filtrującym związany z lampą V2. W idealnych warunkach pracy te dwa prądy filtrujące będą zawsze równe pod względem wielkości, ale przeciwne w kierunku przepływu prądu. Znosiłyby się całkowicie i można byłoby całkowicie zrezygnować z kondensatora filtrującego bez obawy o degenerację. W rzeczywistości taki idealny stan nigdy nie zostanie osiągnięty. Po pierwsze, napięcie sterujące siatką dostarczane dla każdej lampy będzie się nieznacznie różnić. Co więcej, jest bardzo mało prawdopodobne, że charakterystyka emisji dwóch identycznych lamp pozostanie taka sama przez cały czas eksploatacji lamp lub nawet po pierwszym dniu ich użytkowania. W konsekwencji, jeśli oba napięcia sterujące siatką są równe i obie lampy przeciwsobne mają dokładnie taką samą charakterystykę emisji, pokazany prąd płynący pomiędzy dolną okładziną C3 a masą nie będzie istniał. Jednak w każdym praktycznym obwodzie przepływa tutaj pewna ilość prądu. Ważną ideą jest oddzielne wizualizowanie dwóch działań filtrujących. Kiedy to już nastąpi, dokładna skala, w jakiej mogą się one wzajemnie znosić, nie będzie budziła obaw. No i pozostał nam wzmacniony przeciwsobny w klasie B. Często napięcie polaryzacji i anody dobiera się tak, aby w przypadku braku sygnału sterującego każda z lamp przeciwsobnych znajdowała się dokładnie w punkcie przewodzenia. Dzięki odpowiedniemu doborowi komponentów napięcie polaryzacji jest dokładnie równe wartości odcięcia siatki określonej na podstawie charakterystyk lampy. Zatem każda lampa będzie przewodzić od katody do anody za każdym razem, gdy przyłożone napięcie sygnału sprawi, że napięcie siatki będzie bardziej dodatnie niż wartość odcięcia, jak pokazano na rysunku 4.8. Oczywiście każda lampa nie będzie przewodziła elektronów, gdy przyłożone napięcie sygnału spowoduje, że napięcie siatki będzie bardziej ujemne niż wartość odcięcia. Ilustrują to krzywe prądu anody na rysunku 4.8. Wynik końcowy jest taki, że gdy dwa napięcia sinusoidalne o jednakowej amplitudzie i w przeciwnej fazie sterują dwie lampy przeciwsobne. Każda lampa będzie przewodziła elektrony przez połowę cyklu, ale zostanie odcięta w drugiej połowie. Jest to tak zwane działanie lamp w klasie B. Prąd wyjściowy lub prąd głośnikowy, który płynie w uzwojeniu wtórnym transformatora wyjściowego, jest naprzemiennie sterowany przez prąd każdej anody, gdy przepływa przez połowę uzwojenia pierwotnego transformatora. Dzieje się tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich przykładów wzmacniaczy typu przeciwsobnego, z tą różnicą, że prąd przepływa tylko przez połowę uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego. Wzmacniacze klasy B mają znacznie wyższą sprawność niż wzmacniacze klasy A, dlatego też, że w danym momencie tylko połowa uzwojenia pierwotnego transformatora wyjściowego przewodzi prąd. Dwie lampy pracujące w klasie B mogą dostarczyć około 12 razy więcej mocy audio niż ich odpowiedniki w klasie A. Następny rozdział, który sobie omówimy, to odwracanie fazy. Będzie to następny film z tego cyklu. Do zobaczenia wkrótce.